Książka w 5 pytań z Big Book Cafe. Audycja i podcast literacki. Krótkie i osobiste rozmowy o tytułach, które poruszają. Rekomendacje, wrażenia, emocje. Tylko książki sprawdzone w czytaniu. Zapraszają ekipa Big Book Cafe i Radio Jazz FM. Dzień dobry. Zaczynamy naszą audycję Książka w 5 pytań z Big Book Cafe, czyli nasze półgodzinne rozmowy o książkach, które przeczytaliśmy i które zrobiły na nas wrażenie i do których lektury chcielibyśmy Was zachęcić. Ja nazywam się Julia Rzemek, a dziś w studiu ze mną jest Bartek Kamiński. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć Bartku. Przełom października i listopada to jest zawsze dla nas czas bardzo intensywnej pracy w Big Book Cafe, bo to moment w roku, kiedy wydawcy dosłownie zasypują nas premierami i my z tych dziesiątek tytułów staramy się wyselekcjonować te najciekawsze. I na dziś Bartek wybrał premierę niedużego, ale bardzo mądrze dobierającego swoją ofertę wydawnictwa Cyranka. I porozmawiamy o książce Najskrytsza pamięć ludzi Mohameda Sara, którą przełożył Jacek Giszczak. To jest książka, która została entuzjastycznie przyjęta, najpierw we Francji, a potem na świecie, nagrodzona nagrodą Goncourtu w ubiegłym roku i pojawiają się przy niej takie epitety jak gęsta, wspaniała, przywodząca na myśl XIX-wiecznych mistrzów. Bartek, czy te określenia są adekwatne i czy ty też jesteś pod wrażeniem tej lektury? Tak, od razu powiem, że ja jestem tą książką zauroczony i zaintrygowany. To jest wspaniała, wciągająca lektura, ale też taka wielka przygoda czytelnicza, a zarazem fajna łamigłówka. Od pierwszych zdań, od pierwszych akapitów i krótkich rozdziałów bardzo, nie mamy wątpliwości, i może to trzeba podkreślić, że obcujemy naprawdę z mistrzowskim dziełem. Obcujemy z autorem, który no wspaniale, fenomenalnie włada językiem, wspaniałego stylisty, którego stać na zdania oszałamiające, takie bardzo piękne i mocne, a czasami bardzo, bardzo długie i złożone, a przy tym klarowne i o takiej wielkiej ekspresji. I dodajmy jeszcze, że autor, młody bardzo autor, podejmuje w swojej książce tematy ważkie, takie jak istota tworzenia. I w bardzo misternej, a zarazem wciągającej fabularnej formie, proponuje nam coś w rodzaju wiwisekcji procesu twórczego. To jest, mówiąc w skrócie, opowieść o poszukiwaniu zapomnianej książki, wydanej w Paryżu w malutkim nakładzie tuż przed II wojną światową i nigdy potem nie wznawianej, ale przede wszystkim jest to opowieść o poszukiwaniu autora tejże książki, tajemniczego pisarza, bardzo młodego w chwili, kiedy wydał tę swoją książkę, pochodzącego z Afryki, z Senegalu, który po tym sławnym, głośnym, ale też kontrowersyjnym debiucie przepadł, zniknął bez śladu i nie do końca wiadomo nawet, czy w ogóle istniał. Czy nie był czasami jakimś literackim wytworem kogoś innego, jakąś może nawet zbiorową tożsamością. Przez lata okoliczności wydania tej omawianej w Najskrytszej pamięci ludzi książki i postać jej autora obrosły legendą, ale głównie jednak przepadły w mrokach historii. Jest to więc książka o tajemnicy i o pisaniu. I czytamy w toku narracji mnóstwo wspaniałych wynurzeń, refleksji o genezie dzieła literackiego, o tym, jak powstaje literatura. Jak powiedziałem, jest to taki rodzaj wiwisekcji procesu twórczego. I Najskrytsza pamięć ludzi to jest powieść szkatułkowa, co rusz wprowadza nową historię, ale związaną oczywiście z osią fabularną całości. I jest tu miejsce na powieść powieści, na dziennik, na taką niezwykle erotyczną, wspaniale napisaną opowieść o dojrzewaniu, taką powieść inicjacyjną, a do tego wszystkiego mamy tutaj również taką bardzo sprytną, inteligentną krytykę postkolonialną.
Wow, naprawdę aż trudno uwierzyć, że to wszystko mieści się w jednej książce. Też jak słyszę, nie jest łatwo o tym opowiadać, więc pewnie jest to ten rodzaj książki, w którą po prostu trzeba wejść i te kolejne zakamarki i drogi w tym labiryncie szukać po swojemu. Ale spróbujmy mimo tych trudności ustalić kilka takich podstawowych faktów. Czas, miejsce akcji, główni bohaterowie. No, w podstawowym planie ta powieść Najskrytsza pamięć ludzi, ta historia dzieje się współcześnie. I jej bohaterem jest młody senegalski pisarz Diegan Latir-Faye, wykształcony i mieszkający w Paryżu. No, ewidentnie alter ego samego autora, czyli Mohameda Mgoubara Sarra. I nasz bohater podąża śladami wydanej w 1938 roku legendarnej powieści pod tytułem Nieludzki labirynt, napisanej przez niejakiego T.C. Elimana. Owo dzieło, które było skrzyżowaniem powieści i baśni, mitu i traktatu filozoficznego, poematu i przypowieści, uczyniło ze swojego autora ulubieńca przedwojennego literackiego Paryża, tego paryskiego świadka literackiego. Pisano i mówiono o nim w takim tonie, mówiono o nim jako murzyńskim Arturze Rimbaud. I nagle Elimana, niedługo po wydaniu tej powieści, oskarżono o plagiat, co spowodowało, że wydawca, niewielkie, malutkie, prywatne wydawnictwo, wycofał książkę z rynku, a sam autor książki, T.C. Eliman, nie występujący wcześniej publicznie, nie pokazujący się publicznie i nie komentujący też całego zamieszania wokół swojej książki, przepadł jak kamień w wodę. Taki jest punkt wyjścia jakby tej opowieści. I nasz bohater, nasz młody, współczesny pisarz, również senegalskiego pochodzenia, mieszkający we Francji, próbuje rozwikłać tę zagadkę i odkryć, co spowodowało, że ów pisarz, autor Nieludzkiego labiryntu, porzucił ostatecznie literaturę. I nasz bohater odnajduje kolejne osoby, które w jakiś sposób związane były z całą tą sprawą. Poznajemy ich historię, ich nierzadko bardzo skomplikowane, fascynujące biografie. I to śledztwo literackie prowadzi nas z Francji, z Paryża do Amsterdamu, a potem do Senegalu, a w końcu aż do Argentyny. I w tej opowieści pojawiają się prawdziwe postaci, znane z historii, polityki, a przede wszystkim ze świata literatury. Nie będzie, myślę, jakimś szczególnym spoilerem, bo to nawet wymieniane jest na okładce, nie będzie jakimś szczególnym spoilerem wspomnienie, że jedną z tych prawdziwych osób, która pojawia się na kartach tej powieści i w toku tego literackiego śledztwa, jest Witold Gombrowicz, który, jak wiemy, spędził w Argentynie dużą część życia. I ta opowieść zatacza coraz szersze kręgi, obejmuje cały wiek XX, cofamy się aż do początku ubiegłego stulecia, obejmuje, jak powiedziałem, wiele krajów i kontynentów. I Mohamed Sarr wspaniale łączy prawdę historyczną, fakty historyczne i fikcję. Tu mamy wiele postaci, zwłaszcza w tym portrecie międzynarodowego środowiska literackiego. No, pojawiają się i Salman Rushdie, i Susan Sontag, i Joyce Carol Oates, są wymieniani, wspomniani, zresztą w bardzo błyskotliwy i złośliwy sposób. Ale to wszystko łączy się z tą fikcyjną historią i na pierwszy plan w tym śledztwie na pierwszym planie tego śledztwa jest wspaniała, ale też bardzo kontrowersyjna senegalska pisarka mieszkająca kiedyś we Francji, a obecnie w Amsterdamie, Marem Siga, którą poznaje nasz bohater, która tak naprawdę jest kluczem do całej tej opowieści. Jest to postać fikcyjna. I ta mieszanka prawdy i fikcji. Jest też bardzo ciekawe, że ta historia, którą opisuje Sarr z gruntu fikcyjna, ta postać tajemniczego T.C. Elimana, jest jednak inspirowana
prawdą historyczną, prawdziwym życiem. Ponieważ ta postać Elimana jest inspirowana w pewnym stopniu autentycznym przypadkiem malijskiego pisarza Yombo Ulgunem, który pochodził z Afryki Środkowej, był świetnie wykształcony i odniósł wielki literacki sukces we Francji. W 1968 roku za jedną ze swoich powieści otrzymał jedną z najważniejszych literackich nagród we Francji, nagrodę Renaud. I został oskarżony właśnie o plagiat. O plagiat, że ściągał z Grahama Greena i jeszcze innych pisarzy i to całkowicie złamało mu karierę, został upokorzony publicznie, wrócił do Mali, gdzie do końca życia umarł dopiero w 2017 roku, czyli w momencie, kiedy Mohamed Sarr zaczyna pisać tak naprawdę, wymyślać swoją książkę. Ulungem zmarł po prostu w zapomnieniu i całkowicie odseparowany jakby od tego wielkiego świata. Więc mamy tu jeszcze jakieś takie podwójne dno w tej całej historii, tak jak powiedziałem, złożonej, misternej, w sposób fascynujący, mieszającej prawdę i fikcję. Ta książka ma bardzo intrygującą okładkę. Mamy na niej twarz ciemnoskórego mężczyzny, który zanurza się jakby i odbija w książce, także jakby okładka staje się jego twarzą. To trochę tak podobnie jak Sarr, bo Bartek już wspomniałeś o tym, że w tej książce pojawia się tutaj jakby cała plejada literackich mistrzów. Mówiłeś o Witoldzie Gombrowiczu, ale jest tutaj też Roberto Bolaño czy Jorge Luis Borges. Powiedz, co Sarr od tych mistrzów bierze i jak ich twórczość wykorzystuje w tej książce? Właściwie od początku lektury nie mamy wątpliwości, że Sarr, tak jak wspomniałem, młody pisarz, jest niezwykłym erudytą, jest bardzo czytany, zarówno w dziełach filozofów, jak i może przede wszystkim właśnie w dziełach tych mistrzów literatury dwudziestowiecznej, literatury, którą wrzucamy do worka z etykietą postmodernizm, czyli uprawiających rozmaite gry literackie. To jest przede wszystkim twórczość, która patronuje tej książce, powieści Najskrytsza pamięć ludzi. Wspomniałaś Bolaño. No tutaj jakby ukłon w stronę Roberta Bolaño jest oczywisty, ponieważ ta książka zaczyna się po prostu od cytatu z Dzikich detektywów Roberta Bolaño, którzy są no ewidentnym jakby takim źródłem wstępnej inspiracji. Dlatego, że przypomnijmy, Dzicy detektywi Bolaño to jest również książka o poszukiwaniu zaginionej w tym przypadku poetki dwóch poszukiwaczy, Ulises Lima i Arturo Belano próbuje właśnie odnaleźć ślady mitycznej, na poły zapomnianej Cezarei Tinajero, wielkiej, wspaniałej poetki, intrygującej. Tam również mamy tę jakby nie tylko fabułę polegającą po prostu na śledztwie, ale też takie po prostu nanizywanie historii. Tam pojawia się mnóstwo postaci, oni po prostu odkrywają co rusz nowe tropy, natrafiają na jakieś osoby, jest to powieść też mocno dygresyjna. W porównaniu do Dzikich detektywów jednak Mohamed Sarr jest znacznie bardziej zwięzły, on rzeczywiście tu jest bardziej zdyscyplinowany. U Bolaño tych postaci mamy bez liku, tam się rzeczywiście czytelnik może niemal zgubić w tym gąszczu i intrygi i kolejnych historii. Tutaj Sarr zachowuje jednak pewną przejrzystość przez całej złożoności formy i fabuły tej książki swojej, jej zachowuje pewną przejrzystość, więc to też jest ogromny atut. Tę książkę Sarra czyta się jednak znakomicie. Tutaj czytelnik nie zostaje przytłoczony jakimś nadmiarem fabularnych zdarzeń.
powiedziałaś Borges. No, oczywiście ojciec, a na pewno patron literatury zwanej postmodernistyczną, czyli literatury, która gostuje w metafikcji, prawda? Czyli opowieści, inaczej no, literatura o literaturze. W szerokim ujęciu metafikcja, no chodzi tutaj o grę, pewien dyskurs z innymi utworami lub nawet z konwencją literacką, a w węższym rozumieniu metafikcja, czyli autotematyzm. No w książce Sara mamy ewidentny autotematyzm, jak powiedziałem, jest to książka, która podejmuje ten temat procesu twórczego, pisania, genezy, z czego to się wszystko bierze. Tutaj co chwila, ponieważ bohaterem książki jest młody pisarz, już po pierwszym w zasadzie nie sukcesie, w zasadzie takim bardzo mizernym sukcesie. No, wydał swoją pierwszą książkę, ale ona nie odniosła spodziewanego sukcesu, więc on jest niejako sfrustrowany. Poznaje wspomnianą Marem Sigę, pisarkę z niesamowitym dorobkiem, która tak naprawdę zawarła w swoich książkach całe swoje doświadczenie życiowe. No i śledzi tę historię i próbuje odkryć tajemnicę T.C. Elimana, pisarza bardzo młodziutkiego w chwili tego debiutu, któremu, jak się wydaje, złamano karierę, który przepadł w mrokach dziejów. Więc cały czas krążymy wokół tematu pisania, twórczości i oczywiście powieść Sara jest bardzo nasycona refleksją na temat, czym jest pisanie, co tak naprawdę pisarz robi, co jest powołaniem pisarskim, na czym polega tworzenie, jak to się wszystko i po co to wszystko się robi. Jest to też książka mocno przesycona taką mądrością filozoficzną, czy pytaniami, wielkimi pytaniami, jakby o istotę tworzenia, o sprawy ostateczne, czy czym jest dzieło, czym jest ten proces pisania, czy zyskujemy dzięki niemu nieśmiertelność, jaką cenę się za to płaci. Tutaj wszystkie te pytania wybrzmiewają, padają. Bardzo pięknie jest to ujęte bez jakiegoś przemądrzania się, bez jakiejś takiej ciężkości w słowa. Jak wspomniałem, Sar jest no, mistrzem stylu. Tu naprawdę muszę powiedzieć, są co rusz takie zdania w tej książce, które wbijają w fotel, no budzą ogromną zazdrość, zawiść, podziw. O tym wszystkim zresztą również Sar pisze, ponieważ on w sposób szalenie błyskotliwy, z no, taką ścichapęk ironią, jest to książka naprawdę chwilami bardzo zabawna, portretuje środowisko literackie, przede wszystkim wychodząc od swojego środowiska, czyli pisarzy pochodzących, wywodzących się z Afryki, mieszkających w Europie, piszących po francusku, dyskutujących, gromadzących się, sprzeczających się, kochających się w paryskich kawiarniach, w paryskich mieszkaniach. To wszystko naprawdę tutaj niezwykle barwnie jest pokazane i Sar całą tę dynamikę właśnie już nie tylko samego pisania, ale również funkcjonowania w środowisku literackim, dynamikę tych relacji między pisarzami starszymi, młodszymi, czasami równolatkami wspaniale pokazuje. Także jest to bardzo zajmujące przy całym ciężarze gatunkowym, który proponuje nam Sar tutaj swojej myśli, swojej refleksji. Jest to książka pełna no, takich niemalże anegdotycznych, barwnych obrazów, sytuacji. Pysznie się to wszystko czyta. Natomiast jest to książka bardzo mocno osadzona w tradycji literackiej, której tutaj możemy wymieniać wielkie postaci, nie tylko właśnie Borgesa i Bolaño, którzy tutaj są jakby takimi oczywistymi skojarzeniami, ale również i Italo Calvino i również Umberto Eco, którego słynne Imię Róży jest przecież książką o odnalezieniu mitycznej, legendarnej księgi. To jest ta oś fabularna imienia Róży. I przy wszystkich różnicach muszę powiedzieć, że najskrytsza pamięć ludzi Mohameda Sara przywodzi mi na myśl tamtą książkę Umberto Eco, Imię Róży, i postawił
postawiłbym te książki obok siebie, to znaczy ta książka Mohameda Sara nie ustępuje po prostu w rozmachu i w głębi i w fabularnej atrakcyjności Imieniu Róży Umberto Eco. To wszystko, co mówisz, sugerowałoby, że Mohamed Sarr jest twórcą bardzo dojrzałym i można by powiedzieć leciwym, tak? Bo jakby ta wiedza, erudycja, ale też ta filozoficzna refleksja, o której wspominałeś, trochę mogą kogoś zmylić, tak? Bo jednak Sarr jest pisarzem młodym, jednym z najmłodszych nagrodzonych nagrodą Goncourtów. Co my tak naprawdę możemy o nim powiedzieć? Kim on jest? Jakby co już na tym w literackim świecie osiągnął? No, jest twórcą młodym, co cały czas podkreślam, natomiast niezwykle dojrzałym. Ma 32 lata. Jak wspomniałem, ta postać bohatera Najskrytszej Pamięci Ludzi jest tak naprawdę alter ego autora. Tutaj bardzo wiele jest z niego i też bardzo i sporo w ogóle stycznych znajdujemy w tej autoprezentacji narratora i bohatera powieści. Bardzo wiele stycznych znajdujemy z biografią samego Sara. On się urodził w Senegalu w 1990 roku, więc dziś ma 32 lata. Miał 31, kiedy otrzymał to najwyższe wyróżnienie na rynku literackim we Francji, Nagrodę Goncourtów. Debiutował jako 24-latek i zdążył w ciągu tych 5 lat do otrzymania Nagrody Goncourtów napisać naprawdę sporo. Jest autorem dosyć płodnym, bo napisał 4 powieści. Najskrytsza pamięć ludzi jest jego 4. powieścią, a także wiele opowiadań. Za większość z tych swoich książek został zauważony już od samego początku. Był wyróżniany pomniejszymi nagrodami. Był doceniany przez krytykę, także nie jest to taki przypadek, prawda, z kapelusza. To nie jest ktoś, tu widać jakby taką jednak bardzo konsekwentną drogę. Nie znamy jego innych powieści, wiem tylko, że one oczywiście zawsze krążą wokół tematów znanych z autopsji autorowi, czyli tego styku kultur afrykańskiej i francuskiej, europejskiej. Przedostatnia jego powieść opowiada o losach społeczności homoseksualnej w Senegalu. Natomiast ta książka, Najskrytsza pamięć ludzi, wydaje się po prostu prawie że opus magnum. Zobaczymy, co Mohamed Sarr zrobi dalej, ale jest to książka naprawdę wybitna. No już postawienie jej na półce obok Imienia Róży, myślę, że to jest najwyższą rekomendacją, więc ja po tę książkę sięgnę z pewnością. Za tydzień zapraszamy na nasze kolejne literackie spotkanie. Tym razem Paulina Wilk pytać będzie Anię Król o nową biografię Mikołaja Kopernika, którą napisał Wojciech Orliński. Zapraszamy.